A w naszym stanowisku gość specjalny, który przyjął nasze zaproszenie na końcówkę turnieju, już na samą dekorację. Łyżwiarz szybki Sławomir Chmura, polski nasz olimpijczyk na Igrzyskach Vancouver oraz zdobywca złotego medalu w zimowej uniwersjadzie w Harbinie w 2009 roku. Także wybitny sportowiec. Powiedz mi, jak to jest w łyżwiarstwie? Kiedy już trzeba rozpoczynać treningi? No teraz wszystko zaczyna się wcześniej, w każdej dyscyplinie dzieci dosyć wcześnie zaczynają. Ten sprzęt już jest lepszy, kiedyś był mało komfortowy i dzieci zaczynały później. Teraz już w wieku 5-6 lat też dzieci zaczynają. Podejrzewam, że podobnie jak w tenisie stołowym, choć się ostatnio czytałem wywiad z tym 13-letnim wybitnym Japończykiem, którego tata sadzał przed stołem w wieku 2 lat. No u nas tak wcześnie się nie zaczyna. Tak, a bawił się piłeczką jeszcze wcześniej. Także rzeczywiście tenis stołowy jest taką dyscypliną, gdzie zaczynamy treningi bardzo wcześnie, a już taki w łyżwiarstwie szybkim, już takie dziecko 6-7-letnie na przykład, to ile godzin w tygodniu musi poświęcić na treningi? No generalnie ja prowadzę treningi z takimi dziećmi raz w tygodniu. Nie chcę za dużo tego im dawać na początek, żeby się po prostu nie zachłysnęły tym wszystkim. Wolałbym, żeby brali udział w treningach różnych innych dyscyplin, próbowali wszystkiego, nie ukierunkowywać ich na właśnie tą dyscyplinę jedną. A łyżwiarstwo szybkie jest dyscypliną zimową, a co robicie latem? No generalnie teraz trenujemy na rolkach. Podstawą w ogóle u nas tutaj w sekcji jest jazda na rolkach. Daje mi to większe pole do popisu, 8 miesięcy w roku można trenować, tak? Na lodzie zostają nam 4 miesiące, nie mamy lodowiska na miejscu, więc bazujemy na nauce jazdy na rolkach i najlepszych po prostu wozimy na stegny. I teraz jak już taki młody sportowiec, łyżwiarz, już który się wciągnął, zadeklarował się, chciałby uprawiać to łyżwiarstwo szybkie, to ile czasu potrzebuje, ile lat potrzebne jest treningu, tak jakby z własnego doświadczenia, jakbyś powiedział, żeby potem zostać olimpijczykiem? No na przykładzie może powiem mojej zawodniczki, rocznik 2002, ona przyszła bardzo późno, 4 lata temu, praktycznie nie umiała jeździć tutaj, gdzie jest rozgrywany turniej, stawiała pierwsze kroki na rolkach, chodziła do szkoły sportowej, naprawdę tą bazę, podbudowę miała bardzo fajną i po 4 latach, bazując na treningu na rolkach, po tych 4 latach, próbując coś sił na łyżwach, została mistrzynią Polski Młodzików, powołana została teraz do kadry juniorów, także no myślę, że to jest najbardziej taka perspektywiczna zawodniczka. No i na jej przykładzie widać, że nie trzeba się spieszyć z tym, ona naprawdę jest tak głodna tego treningu, wszystkiego, przez to wydaje mi się, że też późno zaczęła. No, bazę miała taką sportową motorykę zrobioną w klasie sportowej, w lekkiej atletyce i tutaj potrafi przy już dobrej technice to przenieść na łyżwy i osiąga dobre rezultaty. A jakie to uczucie startować na Igrzyskach Olimpijskich? No niesamowite, no tym bardziej, że tutaj no, ja pochodzę z Milanówka i ta infrastruktura tutaj jest żadna pod tą dyscyplinę, naprawdę dużo wyrzeczeń i że ktoś z takiej miejscowości małej, bez zaplecza, bez tego, chcąc to robić, poświęcając wszystko tak naprawdę, udało się to zrealizować. Czego Ci życzyć w takim razie teraz, w tym momencie? No generalnie sukcesów z młodymi zawodnikami sprawia mi to dużo większą frajdę niż moja kariera zawodnicza tak naprawdę. To świetnie, bo to między innymi też my jako pingpongiści to po sąsiedzku się zajmujemy, także łączą nas wspólne cele. Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo za wywiad i życzę powodzenia właśnie, żeby teraz to Twoje zawodniczki, żebyś mógł oglądać na igrzyskach, oczywiście i w walce o medale. Dokładnie, dziękuję bardzo i życzę również tego samego. Dziękuję bardzo.